Marcin, scenariusze naszych meczów są bardzo do siebie podobne. Pierwsza połowa udana, druga połowa średnia, końcówka bardzo dramatyczna, tym razem bez happy endu. No, bardzo nam przykro, że tym razem nie skończyło się tak jak z Tryflem. No, gramy bardzo podobnie od początku sezonu. Mamy bardzo dobre pierwsze połowy, gdzie albo prowadzimy, albo dotrzymujemy kroku drużynom, które są wyżej notowane od nas. Natomiast w drugiej połowie coś się dzieje z drużyną złego. Przestajemy grać nasze zagrywki, przestajemy się dzielić piłką tak jak jest to w pierwszej połowie. Tak jakby dwie zupełnie inne drużyny grały dwa osobne spotkania, można podzielić na pierwszą połowę i na drugą. Musimy zrozumieć wszyscy, że gramy jako drużyna, że indywidualnościami nie wygramy i myślę, że to dzielenie piłką, nad tym trzeba najbardziej pracować i nad tym się skupić i powinno być coraz lepiej. Farmer zagrał dzisiaj świetne zawody, przede wszystkim pod tablicami zebrali dwa razy więcej piłek niż Polfarma. No na pewno, dzisiaj przegraliśmy deskę, chociaż w poprzednich spotkaniach nie było to czynnikiem, przez który przegrywaliśmy mecze. Dzisiaj akurat tak się ułożyło. No, Damian jest z nami krótko. Myślę, że będzie do niego należała deska w naszej drużynie i myślę, że trzeba mu dać trochę czasu, żeby poznał naszą taktykę, żeby wszedł do drużyny, bo jest z nami bardzo krótko. Ale myślę, że to on będzie trzymał deskę i w następnych spotkaniach nie będzie już takiej dysproporcji. Dzisiaj zagrał Johnny, zagrał Damian. Struktura drużyny się bardzo zmieniła. Jak to widzi kapitan drużyny? Na pewno mamy dwóch nowych zawodników i trzeba to teraz dobrze poukładać, bo jest kim grać. Ta drużyna na pewno ma potencjał i teraz te klocki tylko dobrze poukładać, żeby to się zazębiło, żeby ta druga połowa wyglądała tak jak pierwsza i to wszystko, co możemy zrobić.